płazy. To grupa zwierząt, która powstała w Dewonie około 400 milionów lat temu. I wyewoluowały z ryb mięśniopłetwych. Jako że ich przodkami były ryby, czyli stwory, no, z której strony nie spojrzeć wodne, to nie da się ukryć, że płazy ciągle mają coś ze swoich przodków. Jednocześnie żabę czy salamandrę bez kłopotu spotkamy gdzieś na łące bądź w lesie. Zatem jak to z nimi jest? Wodne są czy lądowe? Ano mówimy, że płazy są dwuśrodowiskowe, czyli wodno-lądowe właśnie. Zapraszam na kolejną odwróconą lekcję, w której przyjrzymy się tej arcyciekawej grupie zwierząt. O mieszance cech przystosowawczych do obu środowisk powiemy sobie za chwilę. Zacznijmy jednak od zmiennocieplności, czyli tematu wspomnianego już przy okazji ryb. Film o rybach znajdziecie o tutaj. A dotyczącego ciepłoty ciała zwierząt zmiennocieplnych, która jest zależna od temperatury otoczenia. Innymi słowy, organizm płaza nie potrafi zmieniać temperatury ciała. Oczywiście może na nią wpływać, na przykład przemieszczając się w cieplejsze miejsce, ale sam organizm mechanizmów niwelujących wpływu otoczenia na ciepłotę ciała nie posiada. Zapytacie pewnie, gdzie się podziewają zimą podczas niskich temperatur. Płazy zapadają w stan odrętwienia zimowego, a więc szukają sobie schronień gdzieś pod korzeniami, w wykopanych norkach czy po prostu na dnie zbiornika wodnego. I wraz z obniżoną temperaturą środowiska mocno spowalniają swoje procesy życiowe, czekając aż skończy się ten niekorzystny okres. W gromadzie płazów wyróżniamy trzy rzędy. Płazy ogoniaste, płazy bezogonowe płazy beznogie. Jeśli chodzi o te pierwsze, czyli ogoniaste, no nie da się nie zauważyć, że są dumnymi posiadaczami ogona. Mają także kończyny o takiej samej długości, które nie dają jakiejś szalonej sprawności na lądzie, można by nawet powiedzieć, że krocząc po ziemi są raczej niezdarne. Za to w wodzie są jak ryby w wodzie. Nasze polskie płazy ogoniaste to salamandra plamista i cztery gatunki traszek. Traszka zwyczajna, traszka górska, karpacka, grzebieniasta, a płazy bezogonowe. No, temat ogona jest raczej jasny. Kończyny tylne są dłuższe i masywniejsze niż przednie, a to w celu wykonywania skoków i pływania żabką. W kraju naszym pięknym znajdziemy żaby, ropuchy, rzekotki, a także kumaki czy grzebiuszki. Płazy beznogie. Choćby nie wiem jak patrzeć, to bardzo przypominają dżdżownice. Pamiętacie jeszcze pierścienice? A dla przypomnienia film o pierścienicach tutaj. Ale przypominam, płazy beznogie są kręgowcami spokrewnionymi z żabami i nie mają kompletnie nic wspólnego z pierścienicami, no oprócz może faktu bycia zwierzęciem. W każdym razie płazy beznogie nie mają kończyn, co bystrzejsi już pewnie na to wpadli. Żyją raczej pod ziemią i choćbyśmy bardzo chcieli, nie spotkamy ich w Polsce, bo to zwierzęta żyjące w ciepłym klimacie strefy międzyzwrotnikowej. Spójrzmy teraz na cechy płazów ze szczególnym uwzględnieniem tych pomagających funkcjonować w dwóch środowiskach, czyli wodnym i lądowym. Oto na skórze tych stworów znajdziemy dużą ilość śluzu, który na lądzie chroni przed wysychaniem. Skóra płaza jest bardzo cienka i łatwo u tego stwora o znaczny ubytek wody właśnie tą drogą.
A co taki śluz daje w wodzie? Ano zmniejsza opory wody, ułatwiając pływanie. Podobną rolę przecież pełnił śluz u ich przodków, czyli ryb. A jak myślicie, czym płazy oddychają? No oczywiście płucami. Są to wprawdzie mało wydajne płuca o typie workowatym, które tylko w połowie pokrywają zapotrzebowanie na tlen. Resztę zapewnia wcześniej wspomniana cienka skóra. W każdym razie, do czego płuca przydają się na lądzie, nie muszę opowiadać. Ale że płazie płuca pełnią rolę narządu hydrostatycznego w wodzie, no ta wiadomość brzmi już całkiem interesująco. A pamiętacie jeszcze pęcherz pławny u ryb? Układ krwionośny jest w tym wypadku dwuobiegowy, w przeciwieństwie do ryb, gdzie krew krążyła tylko w jednym obiegu. W każdym razie dwa obiegi usprawniają wymianę gazową zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Lekka czaszka, cecha ułatwiająca poruszanie się w wodzie, ale i zwiększa efektywność skoków. Kończyny, szczególnie te dłuższe u bezogonowych, ułatwiają poruszanie się w obu środowiskach. Skoki na lądzie i pływanie w wodzie. A do tego jeszcze zaopatrzone są w błony pławne, co jeszcze bardziej pomaga płazom poruszać się w gęstym wodnym środowisku. Ciekawie też przedstawia się układ oczu oraz nozdrzy, które umieszczone są na głowie od góry, co pozwala przyczaić się pod samiutką powierzchnią, obserwować, co się dzieje na lądzie, cichutko pobierając sobie tlen z nad wody. Oczy ponadto zaopatrzone są w powieki, czego brakowało rybom. Na lądzie oczy narażone są na wysychanie, zatem powieka to świetny wynalazek. Rzućmy jeszcze nieśmiałym okiem na rozmnażanie tych stworów. Akurat ten aspekt życia związany jest u nich z wodą, w której to składają jaja, nazywane skrzekiem, a zatem są organizmami jajorodnymi. A ponieważ do zapłodnienia dochodzi poza ciałem samicy, nazywamy to zapłodnieniem zewnętrznym. Co jednak najciekawsze, to fakt, że płazy przechodzą rozwój złożony. A jak zapewne pamiętacie, w takim typie rozwoju pojawia się larwa, tutaj zwana kijanką. I jak to w przypadku larw bywa, dość mocno różni się od osobnika dorosłego. Jest to typowo wodny stwór, który oddycha skrzelami. I tak, podczas przemiany zwanej przeobrażeniem, zostaną one zastąpione płucami. Spójrzmy na cykl rozwojowy na przykładzie płaza bezogonowego. Samica składa jaja w wodzie, które samiec polewa płynem zawierającym plemniki, no i dochodzi do zapłodnienia. Przypominam, jest to zapłodnienie zewnętrzne. Zarodek rozwija się w osłonce jajowej, mającej taką galaretowatą postać, a potem kijanka opuszcza osłonkę jajową. Na początku ma skrzela zewnętrzne, a po kilku dniach zastępowane są one skrzelami wewnętrznymi. Następnie rozpoczyna się przeobrażenie, począwszy od pojawienia się tylnych kończyn, potem przednich, dalej stopniowo wykształcają się płuca z drugim obiegiem krwi, a dalej możemy podziwiać gotową małą żabkę, która na początku ma jeszcze szczątki ogona. No i co sądzicie o dwuśrodowiskowych stworach zwanych po łacinie amfibia? Mnie się wydają bardzo interesujące. Do następnego razu.